aby przejść do obowiązków. To oczywiście wymaga rozmowy z komendantem policyjnym w Sączu, ale tak policjanci myślę, że deklarują wolę współpracy i wyjścia do obywateli, dlatego że w tej chwili policjant się kojarzy normalnemu człowiekowi z poczuciem bezpieczeństwa i jest szanowany społeczeństwem. Kazimierz Wałowski. Od samego początku byłem zwolennikiem likwidacji Straży Miejskiej, zresztą generalnie Kongres Nowej Prawicy w całej Polsce chce doprowadzić do likwidacji. To jest zupełnie niepotrzebna organizacja w tej chwili, ona powstała, rozwinęła się w sposób niesamowity, rozrosła się. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące bezpieczeństwa miasta, to oczywiście policja jest podstawową jednostką, która się powinna tym wszystkim zajmować, są na to odpowiednio przeznaczone fundusze. Jeśli chodzi o kwestie Straży Miejskiej, to ma ona uprawnienia ograniczone i możliwości również. Jeżeli miasto potrzebuje pomocy w jakichś kwestiach typu ochrony, organizacji itd., od tego są agencje ochrony, jest ich bardzo dużo, można wykorzystać, są to na pewno mniejsze koszty. Koszt Straży Miejskiej w Nowym Sączu, to jest ponad 2 300 000 złotych rocznie, to są naprawdę duże pieniądze. I uważam, że likwidacja Straży Miejskiej to jest podstawowa sprawa, wręcz priorytetowa. Natomiast w kwestii bezpieczeństwa miasta, no nie sądzę, żeby w Nowym Sączu był potrzebny komisariat na każdym osiedlu, natomiast generalnie powinien wrócić punkt policyjny do centrum miasta. To jest wskazane. Może nawet w tym samym punkcie, w którym obecnie znajduje się monitoring i Straży Miejskiej. Natomiast jeśli chodzi o całe miasto, patroluje jak najbardziej, natomiast tworzenie komisariatu wizerunkowi na osiedlach przy tak jednak nieco mniejszej przestępczości, która już była dawniej i przy tak małym mieście i małych osiedlach, uważam, że to jest zbędne i to są niepotrzebne wydatki. Natomiast generalnie policja wtedy znajdowałaby się w każdej sytuacji, kiedy jest potrzebna, a tak to efekt jest taki, że wzywa się Straż Miejską, potem się okazuje, że Straż Miejska nie jest w stanie podjąć odpowiedniej interwencji, wzywają policję albo Straż Pożarną. Bardzo często jest tak, że wyręczają się Strażą Pożarną. Także zdecydowanie jestem przeciwnikiem Straży Miejskiej. Ja wiem, że są tam fajni, sympatyczni chłopcy, którzy pracują, ale bez problemu sobie znajdą pracę, a to zarówno w policji, jak i w agencjach ochrony będą się mogli autentycznie spełnić swoje prace. Czyli jak rozumiem, to jest ta deklaracja, jeśli ja zostanę prezydentem i to tak. Pomógł panów? Tak, to na zasadzie takie, że natychmiast następnego dnia już ich nie ma, powolna stopniowa redukcja do całkowitej likwidacji. Trzeba oczywiście przeprowadzić w sposób cywilizowany i umiejętny. Oczywiście, jeżeli zwyczajnie wyrażą taką wolę, to tak powiedziałem, no najłatwiej jest wybrać dziecko z kąpielą, trzeba to spokojnie przeanalizować, ale generalnie z wszystkich rozmów, które przeprowadzam, no z Sądeczanami taki sygnał i takie oczekiwanie istnieje w społeczeństwie. Dziękuję za ten wspólny głos właściwie, podobna zapowiedź. Kolejne pytanie.